Witajcie kochani, dziś w filmiku pokażę Wam mój poniedziałkowy poranek i powrót do rutyny po intensywnym weekendzie. Już jakiś czas nie było sprzątającego filmu na moim kanale, a ja bardzo lubię takie dla Was nagrywać, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Poranek zaczynam od kawy z syropem dyniowym, a także herbaty. Teraz, kiedy poranki są coraz chłodniejsze, znów mam z rana ochotę na kubek ciepłej herbaty. Na śniadanko bułka z szynką, jajkiem sadzonym i pomidorkiem. Po śniadaniu idę na górę, by zasłać uszka, a także by sprzątnąć letnie ubranka córki. Wczoraj wyjęłam je z komody i zostawiłam, by dziś zdecydować, które z nich zostawić jeszcze na przyszły rok, a które sprzedać na Vinted. Następnie zajmuję się ogarnięciem salonu. Niedzielę spędziliśmy na rodzinnej uroczystości. Wieczorem postanowiliśmy z mężem skorzystać z wieczoru i obejrzeć wspólnie film, więc rano zrobiłam to, co odpuściłam dzień wcześniej. Po weekendzie zawsze jest dużo do ogarnięcia w kuchni. Rozładowanie zmywarki, mycie naczyń. Myślę, że każda z Was ma czasem takie poczucie, że brudne naczynia i pranie w Waszym domu nie mają końca. What?
to mleczko jest naprawdę świetne. Bez trudu wyczyści nawet zaschnięte plamy na Waszej indukcji. Dzięki tej różowej paście dbanie o czarny zlew jest dziecinnie proste, a pamiętam, kiedy wiele osób odradzało nam taki zlew w kuchni. U nas świetnie się sprawdza, nie ma żadnych zarysowań czy zacieków. Wystarczy dokładnie go czyścić i raz na jakiś czas olejować, nawet zwykłym olejem rzepakowym. Jeśli jeszcze nie testowaliście tych różowych produktów z Dilza, to koniecznie musicie spróbować. Naprawdę pięknie pachną i super wszystko czyszczą. A jeśli przeoczyliście mój ostatni film z 10 najlepszymi produktami do czyszczenia, zapraszam do nadrobienia zaległości. Okno w kuchni muszę myć co kilka dni. Moja córka uwielbia spędzać czas na parapecie, obserwując wszystko przez okno, więc ślady rączek na szybach to u nas standard. Tutaj pokazuję Wam moje ostatnie ulubione roślinki, które przeniosłam na okno w kuchni, by codziennie cieszyły moje oko. Bluszcz i peperomia to moje najnowsze nabytki. Nie mogłam koło nich przejść obojętnie w obi. Kanapę odsuwam przynajmniej raz w tygodniu i za każdym razem znajduję tam zabawki, klocki i okruchy jedzenia. Lubię, kiedy podłoga pod nią jest czysta, więc dbam o to regularnie. Meow.
Przy okazji mycia podłogi w kuchni i salonie odświeżyłam również podłogę w pralni i na przedpokoju. I na tym kończę moje poniedziałkowe porządki. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał Wam się mój dzisiejszy film. I do zobaczenia w następnych. Pa, pa!